studia MBA dla branży IT wspominam jako czas, którym poświęcaliśmy bardzo dużo pracy nad zagadnieniami praktycznymi, czas wielu ciekawych rozmów, zawierania nowych znajomości. Poznałem praktyczne zastosowania do obszarów, które mnie bardzo interesują, które są przydatne zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym. Były to dla mnie studia, które były nie tylko inspiracją, poszerzeniem horyzontów, ale też i wiedzy. Dużym zaskoczeniem było dla mnie to, że to nie były studia tylko inspirujące mnie w zakresie biznesowym, tylko ze świata IT, ale również prywatnie. Czyli coś, co wydawałoby się, że nie jest bardzo związane ze światem IT, psychologia, neurozarządzanie, tutaj idealnie się wpasowały w moje zainteresowania i z tego jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Studia MBA dla branży IT wspominam bardzo dobrze, gdyż był to niesamowity czas. Czas pełen profesjonalizmu, poznałem niesamowitych ludzi, których znajomości trwają do dnia dzisiejszego. Nie ukrywam, że także zawodowe, jak i prywatne. Swoją decyzję o studiach MBA w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych podjęłam w czasie pandemii. No i niewątpliwie była to bardzo dobra decyzja. Oprócz kompetencji menedżerskich i liderskich, dużą wartość dało dla mnie zwiększenie świadomości związanej z postępem technologicznym, w którym obecnie się teraz znajdujemy. I to też pomogło mi podjąć decyzję związaną z moją przyszłością. Podczas studiów wykładałem przedmiot pod tytułem prognozowanie ekonomiczne. Starałem się pokazać, po co w ogóle tworzy się prognozy ekonomiczne, biznesowe, makroekonomiczne, no prognozy różnego rodzaju i jakie narzędzia do tego się wykorzystuje. Sądzę, że dla menedżerów jest to dość ważny obszar wiedzy. Wydaje mi się, że dla mnie z kolei jako osoby, która wykłada, taki kontakt z ludźmi biznesu jest bardzo ważny dla zrozumienia tego, jak w biznesie się myśli, jak postrzega się pewne decyzje, procesy gospodarcze. Myślę, że w naszych czasach postpandemicznych, kiedy to lider oznacza lidera technologicznego, nie ma nic lepszego niż studia właśnie dla branży IT. Na tych studiach poruszam nie tylko tematy technologiczne, ale także tematy związane z zarządzaniem IT, ale także z przywództwem. Teraz w naszych czasach silny przywódca, odważny przywódca, znający się na technologii, to jest właśnie nasza przyszłość, która pozwoli nam wyjść z pandemii i pozwoli nam budować lepszą przyszłość dla nas i dla naszych dzieci. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa, bardzo cenne doświadczenie.